Siemanko, hey. Witamy w drugiej części ćwiczeń dla dzieci i dla rodziców. Dzisiaj troszeczkę się pobawimy. Pierwsza zabawa to jest lustrzane odbicie. Na początku rodzic pokazuje, jakie ćwiczenia ma wykonać dziecko, a potem na odwrót, tak? I pierwsze ćwiczenie, tak, tu sobie możemy rączki trzymać, tak, idziemy, hop, na jedną stronę. Dziecko musi dotrzymać tempa, możemy zmieniać szybciej, zatrzymywać się. O, ręce nisko, ręce w górę. Tak, nie potrzeba jakoś dużo miejsca, ale dziecko ma wykonywać wszystkie ćwiczenia tak samo jak rodzic. Dalej troszeczkę, nie zbliżamy się. O tak. Pajacyki. Zatrzymanie na górze. Znowu jedna noga. O, trudne. Opieramy sobie stopę. Teraz krok. Przede mną, tak? Lustrzane odbicie. Musimy cały czas być jak w lustrze. No. Znowu. Góra. Wracamy. Szeroko nogi. I skłon. I wyprost. Ok, teraz dziecko pokazuje. A ja muszę nadążać. To samo robię co Lena. Ale mi słabo idzie. Chyba ty lepiej robiłeś. Dobrze. Lustrzane odbicie. Fajna zabawa. Kolejna zabawa jest dotknięcie w kolano lub w udo. Tak, próbujemy dotknąć. Tutaj walczymy, ja nie daję. Zobaczcie, bronię się. Tak, możecie tutaj sobie blokować. Tak, możecie się troszeczkę posiłować. I kto komu dotknie? O, ja dotknąłem pierwszy. Lena robi trzy przysiady. Raz, dwa, całe przysiady, tak, trzy. Bardzo ładnie. O, jeden zapasowy. Dobrze. I teraz następna runda. Spróbujemy, walczymy dalej. O, Lena dotknęła moją nogę. Ja robię trzy przysiady. Raz, dwa, trzy. Nie! Nie? Całe? Dobra. Raz, dwa, trzy. Hop! Dobra. Ok, następne ćwiczonko będzie niżej. Tutaj teraz ręce popracują. Myślicie, że łatwizna? Spróbujcie w domu. Okay. Trzymamy się w pozycji jak do pompki. I teraz kto komu dotknie do dłoni. O! Lena dotknęła mi do dłoni, tak? Czyli trzeba przybić taką piątkę od góry. Więc ja robię pompki. Jak robimy pompki? Kładziemy się na ziemi, dłonie blisko klatki, łokcie blisko ciała, palce stóp na ziemi i teraz wypycham. Raz, dwa, trzy. I są trzy pompki. I następna runda. Następna runda. Fajna zabawa. O, i teraz Lena robi trzy pompeczki. Poczekaj, jeszcze. Dłonie tutaj, poczekaj. Połóż się, dłonie bliżej klatki. Niżej troszeczkę, dłonie. O tak, i wypychasz się. Raz. Dwa. I trzy. Okay. Pamiętajcie, nie róbcie w domu takich pompek, bo to nie ma sensu. Robimy od samej ziemi do samej góry. Dobrze. Następne ćwiczonko będzie na piłce. Jeżeli nie macie piłki,
to pokażę też, jak zrobić to bez piłki. Dziecko kładzie się plecami na piłeczkę, rodzic trzyma piłkę, żeby nie uciekła. Tak? I teraz dłonie na matę, głowa też do ziemi. Możecie to zrobić na jakimś dywanie lub kocu. I przewrót w tył. O, bardzo ładnie. I w drugą stronę. Tu kładzie się dziecko. Trzeba poprawić kucyk tylko. I dłonie na matę. Głowa na matę. I podciągamy kolanka. Hop. I przewrót. A jak nie ma piłki, to możemy zrobić w ten sposób. Rodzic robi takiego żółwika. Dziecko się kładzie. Odpowiednią wysokość trzeba zachować, tak? I teraz kolanka do klaty i przewrót. Bardzo ładnie. Więc nie musicie mieć piłki, ale piłka jest przydatna. Można innych fajnych ćwiczeń troszeczkę porobić. Okay? Teraz dziecko wskakuje na uda. Czyli tutaj trzymamy w ten sposób za ręce. Nie do gardy, tylko stopami na uda. O tak. Ok, i prostuje się, i wypycha. Bardzo dobrze, dawaj. Prostuj, o to chodzi. I jeszcze raz. I ostatni raz i skok. Hop, bardzo dobrze. Takie fajne ćwiczenie. Tutaj nogi pracują, a teraz ręce. Zobaczcie, tu stopami wjedź troszeczkę pod moje nogi. Tak, i teraz przyciąganie. Ok. Łokcie przy ciele, łokcie do ciała. O tak. Mhm. I przyciągasz. Tak? Troszeczkę mocniej. Popracuj. No, dobrze. Włosy przeszkadzają. Jeszcze raz. Tu i przyciągasz. Raz. Dojdziesz do dołu. Wystarczy tyle. Prostuj ręce tylko. Prostuj i uginaj. Prostuj i uginaj. Dobra? I teraz rodzic. Zobacz. Jeszcze podjedź. Jeszcze podjedź. I teraz rodzic. Przyciąga też. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Ok. Teraz trudne ćwiczenie. Uwaga. Tutaj musicie potrafić zrobić przysiady. Plecami się do siebie. Dotykamy plecami do siebie. Tak? I teraz robimy przysiad i wyprost. Przysiad i wyprost. Rodzice troszeczkę uginają bardziej nogi. Chyba, że dziecko jest wysokie. Hop. I hop. I takie przysiady. Oczywiście więcej powtórzeń, tak, z 20 albo z 50, najlepiej. A na koniec trochę rozciągania. Siedzimy w rozkroku, tak, tu łapiemy się za ręce i prostujemy ciało. Prostuj, 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 prostuj. O tak. I szeroko, i przytrzymujemy pozycję. Spróbuj mnie troszeczkę podciągnąć do siebie. O, o, dobra, dobra, dobra. Teraz ja ciebie. A, nie uginaj nóg, prostuj się, wyprostuj, wyprostuj. Tak? I teraz. O, dobrze. Jeszcze troszeczkę. O, ale fajne rozciąganko. O, tak. Dobra. I mocno zaprzyj się o moje nogi. I wstajemy. Wstajemy, wstajemy, wstajemy. Hop. I już. Do góry. Do góry. Do góry. Ok. Takich parę ćwiczeń wystarczy na dzisiaj. Jeżeli chcecie zrobić sobie ze 2-3 takie obwody, po kilka powtórzeń. Słuchajcie, to i rodzic, i dziecko bardzo sobie fajnie się pobawi i sobie poćwiczy. Dziękuję bardzo za trening i widzimy się następnym razem.